Cześć, witajcie w podcaście Ciało na pierwszym planie. Moim dzisiejszym gościem jest Adrianna Kazimierska, która z wykształcenia jest kryminologiem, a przez zamiłowanie do pracy z energią została terapeutą Usui Reiki. W swojej pracy wykorzystuje zarówno wiedzę o czakrach, jak i elementy totalnej biologii, a także psychologii. Do oceny stanu energetycznego danej osoby wykorzystuje również odczyt z biopola klienta. Prywatnie jest mamą dwójki maluchów, zainteresowań ma całe mnóstwo, należy też do grupy ludzi, którzy muszą wszystko przetestować na własnej skórze. Jak dla mnie, Adrianna jest cudowną osobą, świetne zainteresowania, piękne połączenia i już nie mogę się doczekać naszej rozmowy. Cześć, Adrianna. Dzień dobry, cześć. Miło mi, że zostałam tutaj zaproszona. Ja również cieszę się bardzo, że przyjęłaś zaproszenie, bo patrząc na Twoje doświadczenia, na to, czym się interesujesz i w ogóle wykształcenie kryminolog, to brzmi naprawdę bardzo interesująco. I jestem ciekawa, skąd się to u Ciebie tak naprawdę wzięło? Wiesz, taką tradycją w podcaście jest też to, żeby poznać swoich gości. I zawsze zadaję to pytanie, zadam je również Tobie. Jak to się stało, że jesteś na tej drodze życia, na której jesteś obecnie? Że wybrałaś kryminologię, a potem odwróciłaś trochę swoją ścieżkę zawodową i zajmujesz się dzisiaj czymś tak bardzo szerokim, ale też i dogłębnym, jeżeli chodzi o żywych ludzi. Powiedz, jak to u Ciebie było? Wiesz co, po pierwsze ja na kryminologię poszłam, wydaje mi się, że z dosyć złych powodów, bo mnie motywowało takie poszukiwanie rozwiązania dla takich problemów kryminologicznych czysto, ale pod tym wszystkim siedziała taka motywacja, wiesz, wymierzania winy, kary, żeby była sprawiedliwość na świecie, żeby tych ludzi, którzy dokonują tych złych czynów, w jakiś sposób ukarać. No i żeby, to jest trochę, wiesz, takie karmienie ego w pewnym sensie, także tak. A to wynikało z jakichś twoich takich przeszłych trudności? Tak, z moich doświadczeń. Okay. Z moich doświadczeń, no bo tak, tak. Chęć ukarania i zarządzenia sprawiedliwości na świecie jest zazwyczaj czymś kierowana, czymś, jakąś krzywdą, prawda? Tak. Wiesz, co mnie zawsze motywuje, to żeby walczyć o tych słabszych i o tych, których się nie słyszy, albo którzy nie mają głosu. I najbardziej dotykała mnie taka przemoc wobec dzieci, wobec osób starszych, wobec takich członków społeczeństwa, którzy jakby od razu na samym starcie są na tej pozycji przegranej w stosunku do praw. Ale jak zapisałam się na te studia, zaczęłam chodzić na zajęcia, mieliśmy zajęcia z psychologii rozwojowej, z psychologii behawioralnej, no to się okazało, że to jednak nie jest wszystko takie proste. I że to, co się z pozoru wydaje oczywiste, jeżeli chodzi o poczucie winy, o to, po której stronie leży wina w danej sytuacji, to tak naprawdę jest dużo bardziej skomplikowane, bo ten sprawca, oprawca ma za sobą też swoją przeszłość. Też coś go doprowadziło do tego punktu, w którym się znalazł. No i ja stwierdziłam, że ja nie mam takiej odwagi, żeby kogokolwiek rozliczać z takich rzeczy. Nawet w tych sytuacjach takich wydaje się zero-jedynkowych. To może to jest tchórzostwo, też tak może być, ale ja stwierdziłam, że po prostu to nie jest dla mnie. Bardzo mnie interesuje psychika ludzka, to co ludzi motywuje, dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej, dlatego też w swojej pracy mocno to wykorzystuję i mocno na tym bazuję, czyli jakby nie skupiamy się tylko na powierzchownym rozwiązaniu problemu, tylko staramy się dotrzeć do sedna sprawy, o co tam chodzi, dlaczego się tak stało. No i właściwie to wykorzystuję na co dzień teraz, a jak to się stało, że tutaj dotarłam, to jest dosyć skomplikowana droga. I dużo się tutaj zadziało takich sytuacji przypadkowych, z pozoru, ale ja wierzę, że nie ma przypadków w życiu i że to wszystko miało być tak, jak jest. Jeśli chodzi o takie rzeczy związane typowo z truciem energii, z jakimiś tam zjawiskami paranormalnymi, no to ja już miałam z tym do czynienia, no, dawno temu, w podstawówce. Także kiedy to Co było? Co ty mówisz? Tak, tak. To już dawno, miałam taką naprawdę. przyjaciółkę,
Tak, bardzo dawno. Miałam taką przyjaciółkę i to było na początku podstawówki, także my byliśmy takimi małymi bąkami. I jak wchodził później internet, wchodziły pierwsze fora, było takie forum, pamiętam, paranormalne i my po Ojej. prostu tam dzień w dzień, tak, siedziałyśmy na tym forum, dlatego, że coś nas ciągnęło w tym kierunku. Ja z tą moją koleżanką jakby już nie mam nic do czynienia na tym etapie życia, ale bardzo mocno utkwiło mi to w głowie. Ja też miałam takie doświadczenia, jak byłam mała, że odczuwałam energię w jakiś sposób. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to o to chodzi, ale miałam takie lęki na przykład. Budziłam się często w nocy, miałam takie, wiesz, wrażenie, że masz takie wrażenie, że cię coś obserwuje. No jak jesteś dzieckiem, to jest to takie dosyć uciążliwe, nie rozumiesz tego, no i to był jeszcze taki czas, w którym no, nie miałam za bardzo z kim o tym porozmawiać, No bo właśnie jest to chciałam cię dosyć temat trochę, skrajny. no właśnie chciałam cię o to zapytać, bo zwróciłam uwagę, że to było dosyć dawno, no bo teraz jakby ten temat jest taki bardziej odkryty, bym powiedziała, coraz więcej się o tym mówi, o tym, wiesz, o tym temacie duchowym, jakieś spirytualne, różne praktyki nie przerażają Tak. już może tak bardziej i są bardziej znane. Natomiast w tamtych czasach, przynajmniej z tego, jak ja pamiętam swoją podstawówkę i ogólnie środowisko, no to właśnie było to na zasadzie, tak jak ty mówisz, takie straszenia, takie coś zakrytego, coś, co było bardziej, wiesz, jak z horrorów, Halloween i te sprawy, jakieś duchy i zjawy. No moi rodzice raczej nie byli przychylni takim praktykom, tym bardziej, że wywodzę się z rodziny stricte bardzo mocno katolickiej, dlatego zawsze ten temat duchów i tak dalej był zbaczany. No i w związku z tym chciałam cię zapytać, jak ty jako dziecko, po pierwsze, czy się nie bałaś tego wszystkiego, a po drugie, jak twoje rodzice na to, czy w ogóle miałaś z kim o tym porozmawiać? Oj, długie pytanie, to tak, po kolei. Zgadzam się z tym, co powiedziałaś, ale z jednej strony, jak powiedziałaś w tamtych czasach coś o tarocie, o takich rzeczach, to od razu pierwsze, co przychodziło na myśl, to o matko, jakieś siły, jakieś zakazane rzeczy, tajemna nauka, w ogóle przekleństwa, wiesz o co chodzi, takie same mroczne Tak. rzeczy. I dopiero ja teraz, będąc osobą dorosłą, jak zaczęłam się w to zagłębiać, to się dowiedziałam, o co chodzi, że to jest po prostu odczyt z pola tylko za pomocą kart. I że w tym nie ma żadnej demonologii, jakichś takich, wiesz, mrocznych rzeczy, ale zazwyczaj jest tak, że jak ludzie czegoś nie rozumieją, to zaczynają to demonizować i zaczynają tym straszyć innych. No i wydaje mi się, że stąd się to wszystko wzięło, chociaż powiem ci, że jak rozmawiałam z innymi ludźmi, którzy w tamtym czasie no, mieli tak około 40 lat, czyli byli dojrzałymi ludźmi, to też był taki boom na Reiki, na przykład na Reiki, ale też na inne metody leczenia, też bioenergoterapia też miała swój taki okres rozkwitu w tych latach 90., 80. Także, no wiesz, w zależności od tego, w jakim kręgu przebywasz, to też inne masz doświadczenia, wiadomo. Pewnie tak, no. Ja też się wywodzę z rodziny katolickiej, chodziłam do kościoła w każdą niedzielę, byłam naprawdę pilną uczennicą, jeśli chodzi o te sprawy. Dlatego tym bardziej, wiesz, była we mnie taka trochę niezgoda, no bo tutaj jakby doświadczasz pewnych rzeczy, a idziesz na przykład do kościoła i słyszysz, że no to musi być coś groźnego, nie? Nie możesz się w to zagłębiać. I ja miałam takie poczucie winy, no i dlatego w sobie to blokowałam w pewnym sensie. Ale wiesz, to nie były jakieś tam ciężkie doświadczenia, tak? To było na zasadzie, okej, spotkało mnie to, jakby doświadczyłam tego, ale zostawiam to za sobą, idę dalej, robię tam rzeczy związane z codziennością i koniec. I jak moja rodzina, to bardzo o tym nie wiedziała. No, wiesz, to było na zasadzie takiej, a, że mam takie hobby, jak upodobania, zainteresowania. I dopiero jak dojrzałam, jak dorosłam, jak ta świadomość też ludzi się zwiększyła, przynajmniej u nas w Polsce, bo wiesz, na świecie to też pewnie inaczej to wyglądało. Ale jak u nas w Polsce zwiększyła się świadomość na temat tych wszystkich spraw, że to tak naprawdę nie jest wszystko takie, jak się wydaje, takie mroczne, złe i okrutne i nie wiadomo jakie, tylko tak naprawdę może być piękne, wzniosłe, rozwijające i otwierające w ogóle serce i świadomość. No to też z moimi rodzicami też mogłam w inny sposób o tym porozmawiać, a właściwie to z moim tatą i z jego żoną. I oni też trochę tak zaczęli mnie wspierać w tym dążeniu do rozwoju w sferze tej pracy z energią. I właściwie to też w dużej mierze im to zawdzięczam, że stanęli za mną i że powiedzieli: jasne, chcesz to rób to, jesteśmy z tobą, nie? Pięknie. No to takie wsparcie jest bardzo ważne i wręcz bym powiedziała nawet kluczowe, pokierowanie tą ścieżką. To, co powiedziałaś, to w jakim kręgu się obracasz, ma duże znaczenie w tym, co robisz i tak dalej.
Także no, bardzo mądrze z ich strony, bo dla mnie na dzień dzisiejszy, jak na to patrzę, to jest przepiękny dar, że możesz coś takiego odczuwać, widzieć i ta praca z energią jest naprawdę cenna. Natomiast, no, tak jak też powiedziałaś wcześniej, ludzie się boją różnych rzeczy, boją się tego, co nie rozumieją, do końca nie potrafią tego wyjaśnić i najlepiej jest spalić czarownicę na stosie, bo boją się, co może ona zrobić, nie? Jakie ona ma moce. Mój mąż a propos tego zażartował ostatnio nawet. Mówi, Ada, słuchaj, bo mój mąż jest leworęczny. Mówi, Ada, słuchaj, w średniowieczu to by nas spalili na stosie. Nie za leworęczność, a ciebie za te czary-mary, co robisz. Oczywiście mój mąż też mnie jakby mocno wspiera w tym, co robię, ale no faktycznie ma w tym rację. Także cieszę się, że się świadomość nasza zmieniła jako ludzkości. Tak, poszliśmy bardzo do przodu, aczkolwiek nie wszyscy. Wiadomo, że społeczeństwo jest też nadal mocno podzielone, ale jak możesz opowiedzieć, co dalej, jeżeli chodzi o tą kryminologię, bo trochę się zatrzymałyśmy w tym momencie. Wspomniałaś, że ta historia jest dość zawiła i z wieloma przypadkami, które no nie istnieją. Także jak możesz powiedzieć jeszcze parę zdań na ten temat, co cię skierowało, zainteresowało, czy powróciło na tą drogę właśnie pracy z energią i z duchowością, to będę bardzo ciekawa. Wiesz co, to jest tak, że wydaje mi się, że dużo osób, które działają w tej sferze, ma podobne doświadczenia w pewnym sensie, czyli masz jakieś doświadczenia ze sobą ciężkie, potem narobisz trochę głupot, masz w związku z tym wyrzuty sumienia i stajesz w takim momencie życia, że kurde, no ja tak nie mogę działać i muszę to wszystko przepracować, żeby ruszyć do przodu. I jak zaczynasz się zagłębiać w siebie, analizować siebie, to dochodzisz w pewnym momencie do takiego punktu, kiedy mówisz, okej, dobra, wybaczam sobie te głupoty, które narobiłam, wybaczam innym to, co mi zrobili też. W pewnym sensie ja tu się nie będę w to może jakoś mocniej zagłębiać, bo jest to temat dosyć wrażliwy i prywatny, ale potem z tego punktu możesz ruszyć dalej i wykorzystać tą wiedzę i to doświadczenie, żeby pomóc innym. I ja przypadkiem natrafiłam na pewną osobę, która była moją mentorką później, w późniejszym czasie przez pewien okres i ona też jakby uświadomiła mi, że to, czego ja doświadczam i te wszystkie takie ekstra zjawiska, jakieś takie niezwykłe, czy jakaś tam synchroniczność, czy niezwykłe zbiegi okoliczności, czy to, że ja na przykład czuję czyjeś emocje, tak? Czyli mam tą empatię dosyć mocno rozwiniętą, czy jestem w stanie wyczuć czyjąś energię, czy że coś jest nie tak, i tak dalej, od razu na wejściu. To, że nie zwariowałam, to po pierwsze. Po drugie to, że na przykład doświadczałam jakichś świadomych snów, czy tam przypadkiem gdzieś wyszłam z ciała, oczywiście zaraz wróciłam, bo ja się boję takich rzeczy, także jeżeli czegoś nie chcemy robić tam głęboko w środku nas, to nic się nie dzieje bez naszej zgody. To też mnie uświadomiła, że Ada, nie zwariowałaś, wszystko jest w porządku, tak? To jest normalne, to znaczy, że musisz się rozwijać. Popracowała ze mną od tej strony energetycznej i zobaczyła, że mam predyspozycję. Mam to jakby, urodziłam się z pewnymi umiejętnościami i jeżeli będę je rozwijać, jeżeli będę siebie rozwijać i pracować nad sobą, bo to jest kluczowe, bo to, że masz umiejętności, to jeszcze, wiesz, o niczym nie świadczy, ale w miarę jak będziesz pracować nad sobą, przepracowywać to, co w tobie siedzi i po prostu zaczniesz być lepszym człowiekiem, no to też te umiejętności przybiorą na sile i będziesz mogła je sprawnie wykorzystywać w pracy z innymi, na przykład jeżeli będziesz chciała. Musi to być trudne, bo generalnie jakby, wiesz, no ja też mam takie różne doświadczenia i swoje obserwacje u siebie. Mhm. To, co mówisz a propos pracy ze sobą i tych różnych fajnych lub mniej sytuacji czy doświadczeń, które pojawiają się w naszym życiu, to myślę, że to jest taki element rozwoju fajny, bo zazwyczaj w momencie, kiedy mocno wszystko pójdzie w dół, to znaczy znajdujemy się w takim dołku życiowym, potem mamy trochę wybór, a trochę jakby jest to taki moment zapalny do tego, żeby się zmienić i właśnie wykorzystać to i popracować nad sobą. I faktycznie no, przez osoby gdzieś z zewnątrz może to być niezrozumiałe, przez nas samych to może być niezrozumiałe. Tak jak powiedziałaś, wyjście z ciała, no to już jest coś takiego, co naprawdę może budzić wielki lęk, bo nie masz do końca, wiesz, jakby na przykład nad niektórymi rzeczami kontroli i to zaczyna się naprawdę robić takie
przychodzi mi na myśl tylko jedno słowo, takie wiesz, creepy, nie? Tak, no. Jeżeli nie zachowasz zdrowego dystansu, to, no to fakt, to może to mocno przestraszyć i zaczynasz myśleć, że zwariowałaś, no a to nikt nie chciałby się tak czuć. Dokładnie. Potem taki wyrzutek też, nie? Że co ludzie powiedzą, jak cię odbiorą i takie, wiesz, ile razy czy w filmach, czy w kulturze się gdzieś tam słyszy o kimś właśnie takim, kto zwariował, odosobniony i jakieś dziwadło, więc tak jak mówisz, nikt nie chce być takim dziwadłem. A powiedz w ogóle, czym jest ta energia w ciele? I jak to rozumieć? Skąd ona się bierze i jak w ogóle ona powstaje? Czy każdy ją ma? Czy tylko jakieś wyjątkowe jednostki? Wiesz, to jest taki temat, który no, ktoś pierwszy raz może usłyszeć, że ma jakąś energię w ciele. Wiesz, słyszymy o tym, energia życiowa i tak dalej. Natomiast, wiesz, bardziej ktoś powie, a energia elektryczna może, wiesz, jakieś tam, o co chodzi, nie? No to postaram się to tak bardzo prosto wytłumaczyć i tak na takim poziomie bardzo podstawowym, dlatego nie będę się jakoś mocno zagłębiać w temat, ale energia to jest po prostu informacja, która wibruje, jak to ujęła Cindy Dale w takiej książce. I teraz tą energię można podzielić właśnie tą energię fizyczną, czyli na przykład elektryczną, czyli tą, którą możemy zmierzyć za pomocą takich doświadczeń typowo naukowych, lub mamy też energię subtelną, czyli tą, która wymyka się tym wszystkim doświadczeniom i wymyka się tej typowej nauce. I energia jest dookoła nas. Energia jest w nas, energia nas przenika. I tak naprawdę, jeśli chodzi o czucie energii, każdy z nas jest w stanie czuć energię. Tylko po prostu jedni z nas rodzą się z większą tą sensytywnością, a inni po prostu mają bardziej zagłuszone tutaj to czucie, tak? Wyczucie tej energii. I teraz w naszym ciele mamy pewne odbiorniki, które za pomocą których odbieramy tą energię i to są czakry. Mamy też kanały, przez które przepływa ta energia, tak? To jest coś, czego nie możemy zobaczyć, nie możemy dotknąć, ale wywiera na nas wpływ. Właściwie to już od iluś tam nastu lat, powstają różne eksperymenty, które zahaczają tak jakby o tą naszą tradycyjną naukę, które próbują udowodnić to, że energia subtelna istnieje faktycznie i jakoś w jakiś sposób możemy ją zmierzyć. No ale wiadomo, niedowiarków się i tak nie przekona. Także tutaj może nie będę się zagłębiać w te eksperymenty, bo to są jakieś tam nieliczne przykłady, także nawet nie ma za bardzo, nie chcę poruszyć tego tematu bardziej, ale tak, mamy te odbiorniki i w zależności od tego, jak wygląda nasza integracja w ciele, nas samych, czyli tego umysłu, duszy i ciała, no to ta energia będzie przepływać bardziej swobodnie lub mniej swobodnie. Tak, w zależności od tego, czy coś się będzie przyblokowywać, czy nie, czy któryś ośrodek będzie w jakiś sposób torował tą energię, tak? Okej, jak najbardziej jest tak, że jest mnóstwo tych niedowiarków i te nawet czasem bardzo rzetelne badania nie są wystarczające dla takich osób. Jednocześnie w sumie z drugiej strony chciałam Cię tak naprawdę też zapytać w związku z tym, czy my w ogóle mamy jakiś wpływ na tą energię w sensie takim, czy my ją wytwarzamy świadomie, czy możemy to jakoś kontrolować, czy po prostu jakby to przychodzi z zewnątrz i też w sumie powiążę z tym drugie moje pytanie, czy możemy pracować nad tym odczuciem, bo trochę jakby już tutaj nawiązałaś do tego, że to trochę zależy od nas, jak się wczujemy w siebie, ale czy to jest tak, że ktoś jest w ogóle nieczuły na energię i tak już będzie do końca życia, czy na przykład, nie wiem, mam ochotę, chcę, posłuchałam Ciebie i mam ochotę po prostu też wczuć się w siebie, chcę nad tym pracować i czy mogę z tą energią bardziej pracować? Nie. Oczywiście. Nie, absolutnie nie. Oczywiście można rozwinąć w sobie takie umiejętności i to nie jest tak, że to jest tylko jakaś rzecz dla wybranych. Każdy może to rozwinąć poprzez na przykład medytację, poprzez pracę nad sobą, która naprawdę w tym pojęciu zawiera się bardzo dużo rzeczy, tak? Ale no niestety od tego trzeba zacząć, jeżeli chcemy się bawić energią, że tak powiem. Kolejna rzecz. Dobrze jest znaleźć jakiegoś mentora, który nas poprowadzi i pomoże, naprowadzi nas w pewien sposób, pomoże nam rozróżnić różne rodzaje energii, no bo i sama wiedza książkowa to jest jedno, ale doświadczenie to jest też druga sprawa, która jest bardzo istotna. Wspomniałaś o tym,
że mamy tutaj możliwość korzystania z czyjejś wiedzy, z czyjegoś doświadczenia. Jednocześnie powiedziałaś, że też nie do końca zawsze to może być bezpieczne pod takim względem, że nie wiemy co i jak zrobić. No i właśnie w związku z tym bezpieczeństwem chciałam zapytać, bo wiesz, czarna magia i te sprawy, praca z energią, czy to jest właśnie taki element magiczny, że wiesz, my możemy nauczyć się od kogoś wytwarzać kule energii, wiesz, światła, jak w filmach science fiction czy fantastycznych, czy możemy właśnie, nie wiem, stać się nagle tą czarownicą, magikiem i wytwarzać tą energię, tak jak mówiłam wcześniej, jakoś kontrolować i zrobić komuś albo sobie krzywdę, czy nie do końca tak jest? No tak, jeżeli ktoś chce zrobić coś złego, to zawsze znajdzie sposób. Może tak. No, to prawda, Czyli akurat każdą jedną rzeczą. tak, dlatego tak samo jest z energią. Ja się nie zagłębiam w tak zwaną czarną magię, w te mroczne sprawy. Można to zrobić, jeżeli ktoś chce, no to i mu sumienie na to pozwala, no to można, tak? Są tak zwane, oprócz takich typowych wampirów energetycznych, które robią to w pewien sposób nieświadomie, tak? Czyli widzisz się z kimś, po spotkaniu wychodzisz i masz po prostu dosyć wszystkiego, bo jesteś tak wyzuta po prostu z resztek jakiejś siły witalnej. To są osoby, które robią to w sposób świadomy. Nie popieram tego. Z reguły są to osoby, które gdzieś w pewnym momencie zbłądziły, poczuły się zbyt pewnie i wydaje mi się, że to ego gdzieś weszło po prostu w drogę i zakłóciło jasny obraz. Tak to ujmę, jakoś delikatnie może. Jeżeli chodzi też o rozwój czucia energii, bo ja tak właściwie to prześlizgnęłam się troszkę tylko po tym. Mentor pomoże Ci też wykorzystać tą energię w bezpieczny dla Ciebie sposób. Jest tak zwane BHP energetyczne i trzeba się go trzymać zawsze przy pracy z energią, bo czasami chcemy komuś pomóc, ale tak bardzo chcemy komuś pomóc, że ten problem zabieramy od tej osoby i spada on na nas. I tak jest to możliwe, jeżeli jesteśmy nieostrożni, niedoświadczeni i tak się może wtedy stać. Szczególnie jeżeli jest to osoba jakaś dla nas bliska i dopiero zaczynamy pracę z energią. Ja miałam taką sytuację, że tak bardzo chciałam pomóc, że już w momencie, już właściwie to w tym momencie, kiedy ja już byłam tak mocno zaangażowana emocjonalnie, to już można było z góry założyć, jeszcze przy moim jakby malutkim doświadczeniu, że ja to ściągnę na siebie po prostu. No i tak też się stało, to nie było jakieś tam poważne sytuacje, ale po takiej sesji czułam się no okropnie i dochodziłam do siebie przez kilka dni. A jak można sobie z czymś takim w ogóle poradzić? No to są różne metody oczyszczania. Najprostsze to jest oczyszczanie solą, czyli po prostu idziesz pod prysznic czy do wanny, bierzesz garść soli i bierzesz kąpiel, tak? I w ten sposób się oczyszczasz, później odpalasz jakieś kadzidło i jest fajnie, wprowadzasz miły nastrój, bo po oczyszczeniu ważne, żeby wprowadzić pozytywną energię do naszego życia. No bo tak to jesteśmy w takim punkcie zero i chłoniemy wszystko. No to albo coś takiego, albo można się okadzić na przykład białą szałwią, albo bardziej polecam liśćmi laurowymi, tymi naszymi takimi prostymi ze sklepu. Można je sobie związać po prostu w taki kokon i podpalić i tym się okazać. No są jeszcze takie techniki na przykład bez użycia żadnych rekwizytów, czyli na przykład bańka energetyczna, to już jakby wtedy, zanim wchodzisz w kontakt z drugą osobą, czy w ogóle z energią, z drugim człowiekiem, no to po prostu zakładasz sobie taką bańkę, żeby być w pewien sposób chronionym, tak? Żeby nic do ciebie nie przeniknęło i żebyś mogła to robić w sposób bezpieczny. Jednak najbardziej z tego wszystkiego, jeżeli chodzi o pracę z energią, polecam energię Reiki, dlatego że nie wykorzystujesz wtedy swojej osobistej energii życiowej, tylko energię bezpośrednio ze źródła. Czyli jesteś tylko takim przekaźnikiem, tak? Wykorzystujesz tą umiejętność czucia energii i przekazywania jej, ale jakby nie robisz to za pomocą swojego, tego co siedzi w tobie, tylko tego co przez ciebie przepłynie ze źródła. I wtedy taką energię można wykorzystać tylko do czynienia dobra. To jest taka energia, której nie da się wykorzystać w zły sposób, żeby komuś zaszkodzić, dokuczyć, żeby komuś coś zabrać, na kogoś wpłynąć, tak? No to nie jest najgorzej, bo dość nieinwazyjnie i dość proste metody tutaj podałaś, także myślę, że każdy z nas będzie w stanie sobie coś takiego zastosować, nie jest to jakoś skomplikowane. Natomiast chciałam tutaj powrócić, bo wiesz, ja to od dziecka chciałam być czarodziejką, więc w związku z jak tym... Jak każda z nas. Tak, dokładnie. I w związku z tym właśnie mam to pytanie, do którego wracam, czy mogę wytworzyć kulę światła i wiesz, przesunąć przedmioty i rzeczy, czy istnieje
istnieją te bariery świata fizycznego? Czy to, co widzimy w filmach, jest prawdziwe, jest możliwe? Czy ktoś to potrafi, czy nie do końca tak jest? Teoretycznie tak. Teoretycznie jest możliwe, ale nie na taką skalę, jaką pokazują w filmach. Czyli tak na przykład, może nie odniosę się do kuli energii, chociaż z tym też w pewien sposób pracujemy, tylko że jej nie widać. Czyli to jest coś, co czujesz, ale nie widzisz tego na własne oczy, ale możesz tego ty doświadczyć i osoba, która będzie to w jakiś sposób przyjmować, czyli jest to też coś związanego z tym, co powiedziałaś. Ale na przykład były robione przez CIA takie eksperymenty odnośnie jasnowidzenia, jasnosłyszenia i też to się nazywa remote viewing, czyli widzenia zdalnego. I okazuje się, że można to zrobić. Musi się to odbywać w określonych warunkach, musi być przy tym druga osoba, która będzie monitorować sytuację. No i tam kilka jeszcze było innych elementów, ale to już nie będę się w to zagłębić. Ale tak jest to możliwe. I można, co najlepsze, można sobie wpisać takie pojęcie w Google, właśnie remote viewing i do tego hasło na przykład CIA i pokaże się cały raport, który był zdany po przeprowadzeniu tych eksperymentów. To było jakoś na początku 2000 roku, już nie pamiętam kiedy dokładnie. Ale tak, można takie rzeczy robić, tak, niesamowite i ciężko jest w to uwierzyć i jak naprawdę w to uwierzysz, to nie na zasadzie wow, ale ekstra, tylko jak sobie to uzmysłowisz, że kurczę, to jest możliwe, to dopiero po prostu ten ogrom tych możliwości, które stoją przed nami, jest nawet aż przytłaczający. A to jest tylko zalążek. Dokładnie tak, wiesz, to jest... Ja zawsze się tak zastanawiam, wiesz, już im bardziej się zagłębiam w to wszystko, tym widzę coraz więcej, bo jednak skądś te scenariusze się pojawiają, ludzie to mają w głowie, a skoro to mają w głowie, to też... W jakiś sposób jest to realne i tak dalej, no albo to widzieli, albo doświadczyli, albo w ogóle, no tak się mówi, że jeżeli jesteś w stanie sobie coś wyobrazić, to też możesz w jakiś sposób to uczynić. Może kontrowersyjnie, chociaż możemy tutaj wziąć na tapet faktycznie czy Jezusa, czy jego apostołów, czy osoby święte uznane w kościele, które faktycznie miały te dary jasnowidzenia, czy słyszenia, czy jakieś stygmaty, wiesz, skoro takie rzeczy są możliwe, i teoretycznie ktoś je udowodnił, to wydaje mi się, że skoro ludzie mogą to zrobić, to jest to po prostu możliwe, tak? Tak, no Jezus był takim naszym pierwszym superbohaterem. No, trochę tak. Można właśnie to tak ująć humorystycznie. Dokładnie, no kontrowersyjnie, wiesz, można do tego podchodzić w różny sposób i analizować, aczkolwiek, no wiesz, można tutaj by było powiedzieć, że skoro był człowiekiem, Bogiem, no, ale człowiekiem, to my jako ludzie też mamy dary, tym bardziej, że... Oczywiście, my jesteśmy, on sam mówił, że jest jednym z nas, że jesteśmy dokładnie jego braćmi, czyli mamy dokładnie taki sam potencjał drzemiący w nas. Niesamowite to jest. A powiedz, czy my możemy właśnie z tą energią tak pracować, że kiedy możemy odczuć tą energię pozytywnie, a kiedy negatywnie? Czy to się jakoś objawia w ciele, czy na zewnątrz, czy w ogóle w środowisku naszym, tak? Czy a propos tego, co też troszkę wcześniej powiedziałaś, tego rezonansu, mówi się o tym, że się gdzieś tam na podobnych falach z różnymi innymi rzeczami rezonuje. Więc jak to jest z tą energią? Czy my patrzymy i widzimy to naocznie w naszym życiu, czy to widzimy w ciele? No to tak, może najpierw od tych pozytywnych rzeczy. Prosty przykład. Motyle w brzuchu. To już jest czucie energii w pewnym stopniu. Ta ekscytacja, okay, to co się w nas dzieje, to już wiesz, jeżeli całe ciało ci się synchronizuje, czujesz ekscytację w całym swoim ciele, no to możesz przypuszczać już od razu z góry, że energetycznie wszystko fajnie u ciebie gra, tak? Że jesteś na dobrych torach, że tak powiem. Jeżeli czujesz, że to wszystko spada, że czujesz się apatyczna, przygnębiona, zdołowana, nic ci się nie chce, nie masz siły, wszystko cię boli, czujesz napięcia w ciele, no to jest to też jednoznaczne z tym, że energetycznie też u ciebie wszystko leży. I teraz tak, a propos tego rezonowania, jeżeli wibrujemy na wysokich częstotliwościach, no to wtedy przyciągamy podobne, tak? Czyli te dobre rzeczy, obfitość, radość, pomyślność, wszystko nam się układa, wszystko idzie po prostu tak jakby bezwysiłkowo do nas przychodzi. A jeżeli wibrujemy na tych niższych poziomach, no to wtedy bardziej prawdopodobne jest, że spotka nas coś równie jakby na tym samym poziomie energetycznym, czyli coś raczej nieprzyjemnego, czyli ktoś nam na przykład zejdzie drogę, jak będziemy jechać samochodem.
Albo na przykład pojedziemy do sklepu i się okaże, że nie wzięliśmy portfela. To mogą być takie pierdoły, albo może być coś cięższego, w zależności od tego, jak długo ten stan się utrzymuje. Jeżeli to jest po prostu nasz jeden gorszy dzień, no to wiadomo, nic się nie dzieje, tak? Ale jeżeli są to jakieś, jeżeli no popadamy w depresję, już takie ciężkie, mamy jakieś cięższe jednostki chorobowe, no to znaczy, że już coś poważnego się u nas dzieje i trzeba się temu zdecydowanie przyjrzeć. Okej, czyli tutaj jest potrzebna taka uważność i to otwartość, bo można tego absolutnie nie powiązać z tym, że coś jest z energią, tylko po prostu ja to mam całe życie pecha, albo ty masz szczęście, wczoraj Oj, urodzony tak. i tak dalej, nie? To Dokładnie tak. wiesz, to dobrze, jak zaczęłaś ten temat, to tutaj dodam. To, jak przejdziemy przez życie, zależy w 100% od nas. I chociaż to się wydaje nieprawdopodobne, trudne, ciężkie, trochę przygnębiające, no bo jednak okazuje się, że mamy wpływ na Jesteśmy większość, no właściwie. odpowiedzialni, nie? Oczywiście tak. To też nam przywraca takie poczucie sprawczości, czyli że okej. Okay, no dobra, do tej pory było kiepsko i to też nie chodzi o to, żeby sobie myśleć, o kurczę, to jest moja wina, jestem beznadziejny, taki, siaki i owaki, bo to będzie nas jeszcze gorsze jakby tarapaty. Chodzi o to, żeby się zatrzymać, zaakceptować obecny stan i zdecydować, okej, czy ja dalej będę jechać na autopilocie i na tych starych programach, czy się zatrzymam, spojrzę w głąb siebie, wygrzebę to, co tam leży, to, co zakopywałam przez większość życia, przyjrzę się temu, zaakceptuję, puszczę to wolno i pójdę naprzód, mając ten ster w rękach i decydując o sobie, bo jak wiesz, odzyskujesz tą sprawczość, możesz decydować, sama decydujesz o tym, jakie kroki chcesz podjąć i zaczynasz wierzyć w siebie, zaczynasz iść w to życie z takim zapałem, z lekkością. I nie z takim poczuciem, że o Jezus, co to będzie, o nie, a jak się nie uda, o nie, ja to już tak będę miała. Czyli zamiast zaklinać swoją rzeczywistość w ten sposób negatywny, pesymistyczny, to jeżeli zaczniesz patrzeć bardziej pozytywnie, na zasadzie takiego, wiesz, trochę zabawy. Życie to jest taka zabawa, to o to chodzi, żeby po prostu doświadczać i uczyć się poprzez te doświadczenia. Jeżeli odzyskasz kontrolę nad swoim życiem, to zobaczysz, jak piękne ono może się stać i że to, co sobie tam wymarzyłaś w głowie, to nie jest tylko kwestia odległych marzeń, życzeń i tak dalej, tylko to jest coś, co możesz realnie osiągnąć i to Dla zależy mnie tylko od ciebie. Życie jest trochę taką grą, wiesz, zdobywasz punkty, kolejne poziomy, czasem spadasz z tych poziomów kolejno w dół i gdzieś tam ta gra bardziej mi się tutaj rysuje jako życie. Natomiast to, co też powiedziałaś na samym początku, to jest niesamowicie przytłaczające i trudne do przyjęcia, że jestem odpowiedzialna za to, co się dzieje i teoretycznie, jakby patrząc na to, że wszystko jest możliwe, to możemy przecież zdecydować, jak chcemy żyć, ale w praktyce, no nie wiem, czy tak jest do końca, że wiesz, możesz być kimkolwiek chcesz i gdziekolwiek chcesz. No, to jest trudne. Wiesz, to jeżeli się dostroisz do siebie, do tego prawdziwego twojego wnętrza, nie tego, co powierzchownie wydaje ci się, że chcesz, czyli że na przykład ty masz taką pracę jak ktoś tam, tak? Ty masz taki fajny samochód i tak dalej, to zaczniesz się sobie przyglądać i zobaczysz, że to, czego pragniesz, to poczucie bezpieczeństwa, bezpieczeństwo finansowe, tak? To zaplecze finansowe, zdrowie, radość, podróże, jakieś takie rzeczy, rodzina, to okaże się, że jesteś w stanie to osiągnąć. Tylko że my często myślimy, że czegoś chcemy, a tak naprawdę chcemy czegoś innego. Czyli na przykład, chyba Hawkins o tym mówił nawet, że wydaje ci się, że chcesz tego nowego samochodu, a tak naprawdę to, czego potrzebujesz, to akceptacja i poczucie przynależności do danej grupy. Czyli myślisz, że jak będziesz miał ten samochód, to wtedy każdy powie, wow, super, muszę się z nim, wiesz, zadawać, bo on ma kasę i tak dalej. A to, czego tak naprawdę pragniesz, to po prostu mieć ludzi wokół siebie, którzy cię będą wspierać, będą przy tobie. No tak. I to chodzi o to, żeby też dotrzeć, wiesz, do tego wnętrza, do tego, co jest pod spodem, bo tak naprawdę to okazuje się, że nasze potrzeby wcale nie są jakieś skomplikowane. No tylko, że trzeba poświęcić temu czas i chęci i zmierzyć się z tym. Bo to też, wiesz, to też jest tak, ktoś może powiedzieć, no kurczę, ale mnie tak życie doświadczyło, że no nie ma opcji, że mi ktoś powie, że ja jestem za to odpowiedzialna. Okej, no doświadczyłeś przykrych rzeczy, ale to, co z tego wyciągniesz, to spada na ciebie. Ty jesteś odpowiedzialny za to, co z tego wyciągniesz, co dalej z tym zrobisz, czy dasz się temu jakby pochłonąć, czy spojrzysz na to jako na taką lekcję życiową. Czyli okej, było słabo, ale to mnie nauczyło tego, tego i tego. I ja z tego wychodzę, mimo że to było przykre, mimo że w życiu nie chciałabym tego jeszcze raz doświadczyć, to wychodzę z tego, wiesz, zwycięsko. Bo doświadczyłem tego i mam tą mądrość. I mogę to wykorzystać. I, od,
I od teraz, na przykład tego momentu, idę, wiesz, z tą mądrością w życie i wszystko mi się układa tak, jak chcę. Może być trochę tak, takie moje pytanie bardziej tutaj do ciebie, że z jednej strony możemy coś rodowego nieść na sobie, z drugiej strony mówiłaś też, że możemy pochłaniać jakąś energię negatywną i ją na przykład, nie wiem, kumulować. Właśnie jakie nieprawidłowości powoduje to, że powiedzmy całe życie mamy negatywne podejście do życia, nie wiem, negatywne otoczenie. Czy ta energia się jakoś kumuluje i zostaje w nas? Czy to ma jakieś właśnie takie konsekwencje w życiu? Traumy rodowe, takie traumy generacyjne, to jest grubszy temat. To już jakby jest trochę poza moją działką, bo sprawy karmiczne i tak dalej, to też się przewija w pracy z energią i też jakby spotykam te kwestie w życiu tak zawodowym, ale to jest głębszy temat. Tego nie da się tak prosto ująć. Są takie sytuacje, ale mimo wszystko, nawet jeżeli nie mamy świadomości, że coś takiego się dzieje, to jesteśmy w stanie z tego wybrnąć. Tylko to wszystko jakby sprowadza się no do tej pracy nad sobą, czyli do węzłów emocjonalnych. I teraz tak, jeżeli ktoś ma słabe życie, tak, powiedzmy tak, ujmijmy to tak dosyć Trywialnie, luźno, ale trywialnie, naocznie, tak, no. słabe życie, no to pierwszą rzeczą, którą taka osoba powinna zrobić, to się przyjrzeć sobie, czy mam w sobie jakieś węzły, czy są jakieś emocje, które się we mnie kumulują, bo to głównie o to chodzi. Stąd się bierze większość naszych problemów, że wydarza się coś i my zamiast odczuć to w pełni, zaakceptować emocje, które z tym idą. Oczywiście nie dać się temu pochłonąć, bo to też nie o to chodzi, ale zaakceptować to, że tak jest, przetrawić to, dać sobie czas na przejście tego etapu. Czyli nie chcę tego przeskoczyć, od razu zakupuję w sobie i lecę dalej i zapominam o tym. Tylko jeżeli dasz sobie czas na to, żeby się z tego wyleczyć, tak, żeby siebie uleczyć, no to wyjdziesz z tego obronną ręką. A jeżeli zakopiesz to w sobie, to i wszystko po kolei, kolejne wydarzenia będą ci pokazywały, wiesz, to jest tak, że jak przytrafi ci się coś kiepskiego i nie wyciągniesz lekcji, to wszechświat będzie ci tyle razy to pokazywał, jeszcze raz, w innych sytuacjach, aż się w końcu nauczysz. Czyli jak masz, na przykład, trafisz na kijowego partnera, że tak powiem bardzo brzydko, i ten scenariusz jakby się powtarza z każdym kolejnym partnerem, no to nie może być tak, że wszyscy dookoła są źli, a jakby ze mną jest wszystko w porządku, tylko to znaczy, że o coś tu chodzi. Czemuś muszę się przyjrzeć, dlaczego ciągle wpadam w ten sam wzorzec? I też nie chodzi o to, żeby przerzucać jakąś winę, tak? Czyli że jak mój partner traktuje mnie kijowo, to nie znaczy, że to jest moja wina. Tylko to znaczy, że prawdopodobnie na przykład muszę popracować nad większym poczuciem wartości. To znaczy, że na przykład nie mam wystarczającej miłości do siebie i dlatego przez to, że ja nie kocham siebie, to wiesz, bo my uczymy innych ludzi, jak mają nas kochać. Przez to, jaki my mamy stosunek do siebie, uczymy innych ludzi, jak mają nas traktować. I to mniej więcej o takie rzeczy chodzi, tak? I jeżeli tych blokad mamy dużo, jeżeli tych emocji kumuluje się w naszym ciele bardzo dużo, to tworzą się takie blokady, zastoje energii, właśnie o których wcześniej mówiłam. No jeżeli te zastoje są już przez długi czas, jeżeli my nic z tym nie robimy, nie mamy tej świadomości, no to potem się rozwijają różne choroby, tak? No, od nowotworów po jakieś guzy, po jakieś dysfunkcje tam w obrębie wątroby i tak dalej. Tego jest bardzo dużo, to też można by było o tym mówić i mówić. No i wiesz, i potem pójdziemy do lekarza, no i lekarz nam powie, że jest taka i taka choroba. No i załóżmy, uda nam się ją wyleczyć za pomocą medycyny konwencjonalnej. Ale jeżeli nie przepracujemy danego problemu, to on dalej do nas wróci. Pewnie w jakiejś innej formie, albo jeszcze w tej samej, w zależności od tego, jaka to była choroba. Dlatego no, jest to dosyć temat głęboki i rozwlekły. Ale to czy w takim razie ta energia to jest jakaś taka kula, czy jak sobie to w ogóle wyobrazić, że to niszczy na przykład nasze narządy, czy wywołuje choroby, czy to, wiesz, w jakiś sposób taki bardziej wizualny jesteśmy sobie Obrazowy. tak, w stanie wyobrazić, że to uszkadza tam, czy nie wiem, zajmuje przestrzeń. Na czym to może polegać, nie? Wiesz, to dobrze sobie wyobrazić energię jako takie coś jak fale, albo jak coś, co płynie, tak jak masz na przykład rzekę i masz w niej kamienie. Jeżeli trafi ci się duży głaz, no to ta rzeka będzie ten głaz cały czas omijać, omijać, ale jeżeli ten głaz, wiesz, pozostanie w tej rzece przez długi czas, to z biegiem czasu prawdopodobnie ten głaz, wiesz, tą rzekę zmieni jej bieg, tak? Zmieni jej koryto. Jeżeli nie usuniemy tych kamieni, no to ta energia nie będzie mogła płynąć. Jeżeli się pojawi coraz więcej, to w końcu zatamujemy tą rzekę i ona nie będzie mogła, wiesz, dalej przepłynąć do nas, nie? I tak samo jest z energią w ciele. Żeby to wszystko dobrze działało, to ona musi działać sprawnie, płynąć.
jeżeli tworzą się blokady, to tak jakbyś miała na przykład wąż ogrodowy i przez niego płynie woda. Jeżeli ściśniesz ten wąż, wiesz, określoną siłą w danym miejscu, no to ta woda będzie płynąć, ale już troszeczkę, wiesz, słabiej. Jeżeli ją ściśniesz tak, że nie będzie mogła przepłynąć, to, to jest blokada i koniec. Czy jest to trochę tak, bo ja sobie to już mogę wyobrazić jak miażdżyce na przykład. Czyli jesteśmy w stanie obrazowo zauważyć, zaobserwować zmiany w naszym ciele, ale takie zmiany już energetyczne, no sam lekarz nie jest w stanie nam o nich w sumie powiedzieć, bo to się trochę inaczej jakby zmienia, tak to rozumiem. I Tak. czy to trochę jest tak, że w momencie, kiedy coś przeżywamy, to no nie wiem, co decyduje o tym, że nie wiem, będę miała nowotwór mózgu, a nie jelit? Czy to powoduje, że na przykład ten organ jest słaby, a ja w tym momencie przeżywam taką traumę, albo energia mi się zaczyna kumulować i dlatego to miejsce? Czy to jest powiązane jeszcze z czymś innym? Znaczy to ja uważam, że nigdy nie ma jednego czynnika, bo możesz mieć też jakąś, możesz mieć obciążenie genetyczne i wtedy być bardziej skłonna do zachorowania na daną chorobę. Powiem Ci na przykładzie chorób autoagresywnych, dlatego że sama taką mam, czyli Hashimoto. To już wchodzimy w obszar totalnej biologii bardziej i tu dosyć temat kontrowersyjny, ale dobra, powiem Ci na podstawie mojego doświadczenia. W chorobach autoagresywnych na przykład jest tak, że najczęściej zapadają na nie osoby, które w okresie tym dziecięcym miały sytuację, kiedy nie mogły otwarcie wyrazić swoich negatywnych uczuć. Czyli na przykład czuły złość wobec rodzica, ale czuły jednocześnie sprzeczność związaną z, czyli nie pozwalały sobie, albo nie, same sobie nie pozwalały odczuć tej złości, albo rodzice nie pozwalali im okazywać tej złości, tej frustracji i tak dalej. W związku z tym, z racji tego, że następuje taki konflikt, takie zderzenie, tą złość zaczynamy kierować na siebie, dlatego że nie chcemy jej kierować na naszych opiekunów, na osoby, które są, od których jesteśmy w pełni zależni, no, których kochamy najbardziej na świecie, umówmy się. Zaczynamy kierować tą złość na siebie. Jeżeli staje się tak często, to nasz układ odpornościowy zaczyna głupieć po prostu. Nie wie, zaciera się ta granica między mną a resztą świata. I wtedy atakując siebie, organizm traktuje jako wroga, siebie jako wroga. No i przez to, że dzieje się tak przez dłuższy czas, no to takie zachowanie się utrwala i potem cały nasz system odpornościowy zaczyna siadać. Okej, no to rozumiem. Jest takie proste, to jest takie proste, ale jednocześnie widzisz, takie no. trudne. Jakby ja, tak. Dla mnie to jest niesamowite z tego względu, że takie wyjaśnienie chyba słyszę w sumie pierwszy raz, ale jednocześnie to zawsze było coś, czego mi brakowało w medycynie tradycyjnej. Zawsze ciągnęło mnie w jakiś sposób do tego, żeby może nie uzdrawiać ludzi, ale mieć jakiś tam udział w tym, żeby ludzie byli zdrowi. I dlatego ciągnęło Tak. mnie do medycyny i jednocześnie nie potrafiłam znaleźć odpowiedzi na wiele pytań. Żadnych logicznych uzasadnień. Jest, bo jest, dzieje się tak, bo się dzieje. Nagle jest mnóstwo chorób autoimmunologicznych i z punktu widzenia takiego naukowo-biologicznego nie było to dla mnie sensowne. Tak samo jak miałam z dietetyką. Też tak samo gdzieś skończyłam te studia i jednocześnie miałam takie dużo odpowiedzi. Nie ma jednoznacznych sytuacji. Jednocześnie jest dużo teorii, których nie do końca ktoś potrafi dobrze uzasadnić. I to właśnie dlatego ja na przykład interesuję się tymi tematami metafizycznymi, bardziej duchowymi. Bo to, co ty powiedziałaś a propos choroby autoimmunologicznej jest dla mnie realną odpowiedzią i to ma sens. To ma wielki sens. Ja choruję na chorobę autoimmunologiczną, czyli kieruję wszystkie swoje siły przeciwko swojemu organizmowi, atakuję siebie, bo nie chcę atakować innych jako odwet. I dla mnie to tak. jest stuprocentowe wyjaśnienie, już więcej nic nie trzeba zrobić, tylko uzdrowić, czyli po prostu jak już mamy źródło, znajdziemy przyczynę, wystarczy wyjaśnić tą sytuację i powinno być jakby zdrowie. I dla mnie dlatego te wszystkie tematy metafizyczne są niezwykłe. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo tutaj powiedziałaś a propos emocji też, że jakby one mają jakiś w tym wszystkim udział. Czy to są sygnały, czy to jest coś takiego jakby, znowu, naocznego, co my jesteśmy w stanie odczytać, zrozumieć
powiązanego z energią, czyli jakaś energia jest w ciele na takich konkretnych poziomach, wibracjach i tak dalej. I w związku z tym my naocznie pokazujemy jakieś emocje, czyli to jest sygnał dla nas, jak to jest powiązane z tą energią, jeżeli jesteś w stanie to jakoś wytłumaczyć, wyjaśnić. Jeżeli zauważamy, że dana sytuacja nas frustruje jakby z niewiadomych przyczyn, tak? Nie wiemy, o co chodzi. Dlaczego mnie to denerwuje? Dlaczego mnie to tak kurza, wiesz? Dlaczego mnie to tak razi w oczy na przykład? To znowu zaglądamy do wnętrza, podkopujemy się, o co tam chodzi. Aha, no na przykład, nie wiem, wkurza mnie, że ktoś wytyka ciągle innym błędy. No i wiesz, przyglądasz się temu i się okazuje, że o kurczę, no u mnie też jest coś takiego, nie? Chyba też sama nad tym powinna popracować. To są tego typu rzeczy. Ale jak to się odnosi do energii? Wiesz, jeżeli czujesz napięcie, złość i frustrację, no to wiesz, że coś jest w niezgodzie z tobą, tak? To już wiesz, że gdzieś się zaczynasz blokować. Samo to, że czujesz napięcie w obrębie barków, szczególnie na przykład, w obrębie tutaj szyi czy głowy, to, czy zaciskasz zęby, to już wiesz, że po prostu ta energia ci nie służy, tak? Czyli że schodzisz gdzieś na jakiś taki poziom, który nie jest ci odpowiedni. Czy to jest jak w jakiś sposób po prostu konkretna emocja, to jest konkretny, nie wiem, poziom energii albo wielkość energii, wiesz? To jest coś takiego jak mapa świadomości Hawkinsa. I tam każda emocja ma określoną wartość, wibruje na określonym poziomie. Tak jak na przykład apatia, złość, agresja to są jakieś niskowibracyjne wartości, tak na przykład miłość, radość są zdecydowanie wyżej w tej tabeli. No i w zależności od tego, na którym poziomie się znajdujemy, to jakby w inny sposób będziemy działać i jakby radzić sobie z problemami, tak? Czyli jeżeli na przykład jesteśmy na poziomie apatii, no to trochę leżymy, no bo tutaj nawet nie mamy energii do działania, nawet nie chce nam się zrobić z daną sytuacją. Ale jeżeli już wchodzimy na przykład w złość, no to już zaczyna być trochę lepiej, bo zaczyna mieć przynajmniej tą energię, ten taki, wiesz, tą iskrę do tego, żeby ruszyć naprzód i coś zmienić w sobie. To na tej zasadzie działa. Każdy może sobie wpisać w internet mapę świadomości, i tam no, można sobie po prostu odszukać, jakie konkretne wartości ma dana emocja. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, w ogóle jeżeli chodzi o to odczuwanie energii, no to oprócz tych takich negatywnych stron, są też pozytywne strony. Tak jak mówiłam o tych motylach w brzuchu na przykład, tak? Czy to, że czujesz taką radość, lekkość, taki wiesz, pęd do tego, żeby żyć, chęć po prostu do życia, no to już wiesz, że masz do czynienia z czymś dobrym. Samo to na przykład, jeżeli masz do czynienia z osobą, która wibruje wysoko, to wtedy jakby w towarzystwie takiej osoby będziesz się czuć dobrze, będziesz się czuła rozluźniona, będziesz chciała przebywać w towarzystwie tej osoby. A jeżeli dana osoba będzie, wiesz, sprowadzać cię na dół, ciągle narzekać o problemy, a coś tam, no to intuicyjnie czujesz, że jakby nie, no ta relacja mi nie służy, nie? Jakby nie mogę dłużej w tym trwać, bo się wykończę. No i to są tego typu sprawy. Okej, czyli to jak jest puste krzesło obok kogoś i nagle czujesz, że chce tam usiąść, to nie bierze się znikąd, albo oczywiście. No, chęć lub brak chęci spotkania się z konkretną osobą, to też może mieć, widzisz, tutaj jakieś uzasadnienie i to jest znowu wyjaśnienie jakichś tam naszych podświadomych może ruchów czy odczuć. Natomiast ty jako terapeuta zajmujesz się tym, żeby przywrócić ten stan zdrowia i ciekawi mnie to, jak to robisz? Czy masz jakiś rezonans w oczach, wiesz, a propos magii superbohaterów, że widzisz kogoś i nagle świeci ci na zielono, niebiesko, pomarańczowo, wiesz, abstrahując od tego, czy po prostu, nie wiem, przejeżdżasz ręką, nagle coś czujesz, jakieś kamienie właśnie a propos tego, co mówiłaś w tej rzece, że czujesz taki prąd, który przepływa, a tutaj nagle jest blokada. Jak ty to odbierasz, jak to odczuwasz, jak w ogóle dochodzisz do tego, czy ktoś jest w pełni zdrowia, czy ma jakieś blokady energetyczne? Z tym rezonansem to trochę jest żart, a trochę nie, bo to po części w ten sposób się odbywa. Czyli tak, no ja mam różne sposoby, znaczy na różnych sposobach operuję. Po pierwsze, czytanie z aury, czyli na przykład możesz mi wysłać, ktoś wysyła mi swoje zdjęcie, najlepiej na białym tle. Gładkim białym tle i wtedy widzę poszczególne warstwy aury i na podstawie tego, jaki kolor ma dana aura, czy ma na przykład jakieś zabrudzenia, czy jakieś nieprawidłowości, czy jej kolor jest na przykład jasny, czy ciemny i tak dalej, jaką ma szerokość, jesteś w stanie powiedzieć, co się dzieje w życiu danej osoby.
Czasami mam też takie odczucia intuicyjne, czyli na przykład spojrzę na zdjęcie danej osoby, ale na przykład bez w ogóle nawet zagłębiania się w jej aurę, jestem w stanie coś przeczuć, jakby kwestie, nad którymi powinna popracować, i tego akurat nie do końca jestem w stanie wyjaśnić. Po prostu to czujesz intuicyjnie, przychodzi ci to do głowy. Tylko że też ważne jest to, żeby za tym pójść i żeby zaakceptować to, że tak może być. Im bardziej rozwijasz to, tym lepsze się w tym stajesz. Kolejna sprawa, no to odczyt z pola. I to do mnie przyszło tak naprawdę dosyć tak nagle, niespodziewanie. Czyli w trakcie łączenia się i robienia z kimś sesji Reiki, odbieram różne symbole, czasami są to słowa jakieś, czasami są odczucia w ciele, czasami czuję czyjeś emocje, czasami, wiesz, na przykład na kilka godzin przed połączeniem z daną osobą, ja już czuję jej stan emocjonalny, albo na przykład jeżeli dana osoba ma problemy jakieś dolegliwości żołądkowe, to ja też to będę czuć. Nie zawsze, ale często się tak dzieje. To też zależy od mojej jakby sensytywności danego dnia i od tego, w jakim ja stanie się znajduję obecnie. To jest niesamowite. No jest, i wie tak, jak to tak spojrzysz z zewnątrz, to jest to dosyć niesamowite, ale ważne jest to, że każdy jest w stanie coś takiego poczuć, tylko że to właśnie zależy od praktyki, od tego, żeby w to iść i żeby się rozwijać i żeby, wiesz, ważne też w tym wszystkim jest to, żeby pracować nad sobą cały czas. Czyli jeżeli się tym zajmuję, to tym bardziej ważne jest to, żeby u mnie była ta synchroniczność w ciele i żeby wszystko było zintegrowane i zgrane. Żeby wszystkie centra działały prawidłowo, żeby nie było tam jakichś blokad, bo wiesz, im płynniej to wszystko się jakby przenika i wszystko pracuje ze sobą w sposób zgrany, no to tym bardziej będę rozwijać te umiejętności i tym bardziej ten odczyt będzie poprawny, no i będzie bardziej spójny i więcej jakby, więcej będę w stanie uzyskać czegoś takiego, więcej informacji będę w stanie pozyskać. A jeżeli, wiesz, u mnie będzie bałagan dużo w środku, no to jakby za daleko z tym nie zajdę. To jest pierwsza rzecz, a jeszcze jeśli chodzi o samo Reiki, no to właśnie dlaczego wybrałam tę metodę? To oprócz tego, że właśnie pracujesz jakby nie ze swoją energią, nie czerpiesz z siebie, tylko ze źródła bezpośrednio, no czyli jest to po prostu bezpieczne i dla ciebie, i dla tej drugiej osoby, to jakby nie wpływasz bezpośrednio na stan, znaczy i wpływasz, i nie wpływasz, czyli ja nie grzebę komuś w czakrach, czyli dosłownie, czyli nie widzę czakry i na przykład, nie wiem, nie próbuję coś tam po swojemu przekabacić i zmienić przepływ i tak dalej, bo uważam, że to nie jest dobre, tylko badając stan energetyczny danej osoby, sprawdzając jego czakry i jakby przesyłając energię Reiki, dochodzimy do momentu, w którym dana osoba uzyskuje taką przestrzeń, oddech i taką świeżość, po prostu to jakbyś kogoś doładowała energią. Czy tak jak masz telefon, podłączysz go do ładowania i wiesz, to ja jestem tym kablem po prostu, nie? Jakby nie jestem ani tym, ani energią, ani jestem ten telefon, po prostu jestem samym tym przewodem, który przesyła ci energię. I to ty decydujesz, co zrobisz z tą energią, na które aplikacje zużyjesz tą energię, nie? To jest jakby na tej samej zasadzie. Tak samo jest, jak pracujesz z klientem. Ja przewodzę tą energię i to on za pomocą właśnie intencji, którą ustalamy przed sesją, ustala jakby na co w pierwszej kolejności ta energia pójdzie. To i tak działa tak, że na sam początek klient jest zasilany, są jakby jego potrzeby te pierwszorzędne. Czyli jeżeli na przykład, nie wiem, jest to klient jakiś nowotworowy, czy ma jakieś poważne problemy zdrowotne, no to w pierwszej kolejności ta energia i tak będzie przesyłana w to miejsce, tak żeby to uleczyć. Ale w drugiej kolejności jakby, wiesz, płynie tam, gdzie chcemy, tak? Czyli gdzie ustalimy z klientem. I teraz on sam, klient sam wykorzystując tą energię, w sposób taki trochę podświadomy, tak, no bo fizyczny, podświadomy i niepodświadomy, to jakby też dwojako trzeba spojrzeć. Klient sam pracuje z tą, wykorzystuje tą energię do tego, żeby siebie uleczyć. I teraz to się dzieje jakby na kilku poziomach. Bo dzieje się to właśnie na tym poziomie podświadomym, czyli takim zdrowotnym, takim w sensie takim fizycznym, że ciało się po prostu zaczyna samo uleczać, ale też w tym sensie takim świadomym, czyli zyskujesz tam przestrzeń, żeby się zastanowić, zatrzymać, taką inspirację często, to Reiki to jest jak taki, wiesz, to świeży powiew, czyli otwierają ci się drzwi i nagle widzisz nowe rozwiązania. Aha, to o to chodzi, wiesz, szukasz odpowiedzi cały czas na te same pytania i nie możesz ich znaleźć, po czym nagle trafiasz na tą sesję Reiki i o, okej, dobra. W przeciągu 2-3 tygodni na przykład pojawiają ci się jakieś takie świeże pomysły, których wcześniej nie było. Albo potrafiają ci się jakieś okazje, możliwości, do których wcześniej nie miałeś dostępu. To na przykład to w ten sposób potrafi Reiki działać. No i wiesz, mając tą energię, tą Reiki, bo to jest energia życiowa, to mając jakby, jak jesteś podładowana tą energią życiową, to potem rozmawiasz ze mną, analizujemy to, co wyczułam i mówię tak, okej, słuchaj, masz blokadę tutaj, tutaj i tutaj. Znaczy zazwyczaj to nie są jakieś tam mocne blokady, tak tylko zostaje energia, to w ten sposób mówię.
Czyli masz zastój tutaj, tutaj i tutaj. To znaczy, że musisz popracować nad tą sferą i nad tą sferą. I wiesz, na podstawie tego, co ja widzę, co odczytuję z pola, no to mówię, słuchaj, widziałam takie i takie rzeczy. Na przykład to są czasami symbole jakieś tam, to mogą być zwierzęta, mogą być po prostu, czasami to widzę. Zdarzyło mi się kilka razy, że widziałam po prostu jakby cykl ewolucyjny danej kobiety. Czyli w którym dniu cyklu się znajduje i związana jakby z tym kwestią. I po prostu na podstawie tego podczas wywiadu, później jeszcze jakby po sesji, rozmawiamy i ustalamy, o co może chodzić, bo to też nie chodzi o to, że ja coś zobaczę i będę wrzucić komuś w sposób i mówić, a ja to widziałam, coś tam, coś tam. Bo to do niczego nie prowadzi. To chodzi o to, żeby wykorzystać to, co ja zobaczyłam i to, co wie klient, jakby jego wiedza a propos swojego doświadczenia z tych zdarzeń z przeszłości, żeby to wykorzystać i jakby scalić ze sobą. I wtedy analizujemy to i mówię, okej, dobra, no to słuchaj, zastanów się nad taką i taką kwestią. Musisz popracować nad tym i nad tym. I wtedy dana osoba, ten klient wykorzystuje to wszystko i to od niego zależy, czy pójdzie naprzód, czy nie. Czy to będzie tylko, wiesz, przyjemne tam kilkadziesiąt minut sesji reiki i relaks i odpoczynek i ewentualnie korzyści zdrowotne, czy, wiesz, użyje tego do całkowitej transformacji siebie, bo to reiki ma taką moc, że głowa mała. A jak ty się czujesz jako ten kabel tak zwany, że do tego nawiążę? I czy ty czujesz po prostu jakiś nagły przepływ energii? Czy czujesz faktycznie jakby coś tak, po prostu wpływało i wypływało? Tak, tak. Wiesz, to powiem ci tak. Każda energia czuje w trochę inny sposób. Czyli może to być, wiesz, zimno, mrowienie, ciepło, jakieś odpychanie. No, ciężko, czy mrowienie. Ciężko powiedzieć, jak dana osoba zareaguje i klient, i terapeuta. Ale ja to czuję w ten sposób, bo w reiki pracujesz za pomocą dłoni. Jeżeli wysyłasz to na odległość, no to też jakiś. To też i tak czujesz to za pomocą dłoni, przynajmniej ja to tak czuję. Okay. I po prostu, jeżeli mam do czynienia z jakimś tam skomplikowanym obszarem, czyli z obszarem, który tej energii potrzebuje, to moje ręce bardzo mocno się aktywniają. I w terapii reiki pracujesz z symbolami i za pomocą tych symboli, tak jakby modelujesz działanie tej energii. Czyli są symbole odpowiedzialne za coś i za coś innego. Tutaj nie będziemy się w to zagłębiać, bo tutaj, jeżeli chodzi o symbole, to jest to rzecz taka, no to już stricte dla terapeutów, osób takich wtajemniczonych po inicjacji. Tutaj nie będziemy, chociaż jeżeli ktoś jest uparty, to znajdzie na internecie informacje, ale to jest zastrzeżone, że tak powiem, dla osób po inicjacji. I po prostu za pomocą tego, za pomocą intencji i za pomocą też, wiesz, to własnej kreatywności jesteś w stanie po prostu zadziałać na życie drugiej osoby. Okej, okay, mówisz tutaj o tym, że pracujesz dzięki też dłoniom, ale jednocześnie wskazałaś trochę wcześniej na to, że możesz się z kimś połączyć, czytaj tutaj online, przypuszczam, albo telefonicznie. Mhm. Czyli jak to tak naprawdę wygląda? Czy zdalnie możemy pracować, czy musisz indywidualnie się z kimś spotkać? Nie, oczywiście, że zdalnie. Energia w ogóle nie zna żadnych ograniczeń czasowych ani przestrzennych. Czyli nie dość, że jesteś w stanie się połączyć z drugą osobą. To w praktyce to wygląda w ten sposób, że jedna osoba zakłada sobie słuchawki w domu u siebie, leży sobie wygodnie pod kocem, słucha sobie relaksacyjnej muzyki, a ja po prostu się z nią łączę. Czyli za pomocą wizualizacji i za pomocą intencji łączę się z daną osobą. Nie dość, że jesteś w stanie się z kimś połączyć w czasie rzeczywistym, tak? Czyli ta druga osoba też czuje to, że ty się z nią łączysz, bo to są doznania w ciele. No, chociaż są też sytuacje, kiedy ktoś nie czuje, ale to też nie znaczy, że to reiki nie zadziała, tylko po prostu może być to związane na przykład z takimi czynnikami, że nie ma, ma mniejszą świadomość też w ciele i nie jest wrażliwy na odczuwanie, na odczucia takie, które płyną przez ciało, albo po prostu tak jest i tyle, ale to też jakby nie powoduje, że reiki nie będzie skuteczne. Ale nie wiesz, że jesteś w stanie z kimś się połączyć w czasie rzeczywistym, to jesteś też w stanie zadziałać na wydarzenia z przyszłości. Albo na przykład wysłać energię w przyszłość. Bo jeżeli, wiesz, jeżeli w terapii reiki nie ma granic czasowych i przestrzennych, no to tak naprawdę zabawa się dopiero zaczyna. Bo samo, wiesz, wysyłanie energii na teraz to jest jedna rzecz. Ale wpływanie na przykład możesz za pomocą energii reiki wpłynąć na to, jakie ktoś ma odczucia związane z danym wydarzeniem. Czyli wysyłasz energię reiki jakby w przeszłość, do tej sytuacji, która się wydarzyła w przeszłości, po to, żeby pomóc klientowi poradzić sobie z emocjami związanymi z tym wydarzeniem. I jeszcze tylko krótko Cię zapytam, czy są jakieś konkretne wskazania lub przeciwwskazania do tej metody, czy na przykład, nie wiem, w tym konkretnym przypadku tak, w tym konkretnym przypadku nie,
czy po prostu każdy jak leci może do Ciebie przyjść, czy się z Tobą skontaktować i taką... Całe szczęście każdy jak leci. Mało tego, mogą to być nawet kobiety w ciąży, mogą być to ludzie starzy, młodzi, ale mogą być to też zwierzęta. To mogą być też dzieci, tylko oczywiście za zgodą rodzica. A wtedy możesz się na przykład z tym dzieckiem w brzuchu mamy też połączyć? Mam odczucia z tym związane. Miałam taką panią na sesji i czuć tego dzidziusia, tak? Czuć jego własną energię, ale ja tam nie wchodzę. Nie ingeruję. Nie tykam się tego, po prostu wysyłam energię do ciała kobiety i do danej kobiety, a jeśli chodzi o, wiesz, o takie wchodzenie z butami tam, te kwestie energetyczne, to nie wchodzę. Jeżeli coś przyjdzie samo, no to przychodzi i po prostu o tym mówię, ale sama intencjonalnie tam się nie... Okej, a wystarczy jedna sesja, czy trzeba się już z góry umówić na jakiś cykl? Wiesz co, no tak się mówi, że najlepiej to odbyć 3-4 sesje. Z no, w odstępach i kilkutygodniowych. Czy z jakimś konkretnym, po prostu chodzi o to, żeby ta osoba zależy. Zależy od tego, czy jesteś jakby, na ile jesteś zmotywowana, żeby nad tym popracować samej, na ile jesteś w stanie włożyć swojej pracy takiej własnej i wiesz, znaleźć czas, żeby się na sobie skupić, wiesz, i wykorzystać to, o czym mówiłyśmy. I od tego, jakie masz problemy tak naprawdę, bo wiesz, dla kogoś jeden problem może być tak wystarczająco duży, że te 3-4 sesje to jest minimum, tak, żeby ten problem rozwiązać, a może być ktoś, kto bardzo sprawnie sobie, wiesz, radzi z pracą nad sobą i na przykład w ciągu 3-4 sesji załatwimy kilka problemów od razu, nie? To zależy od danej osoby. A powiedz, czy my samodzielnie jesteśmy w stanie sobie jakoś naprawić ten stan zdrowia, czy lepiej, żebyśmy korzystali z wsparcia, czy to są jakieś konkretne momenty, w których lepiej samodzielnie albo lepiej z kimś, czy nie ma takiego jednoznacznego wskazania? To jest tak, po pierwsze, może tak, od początku. Jeżeli ktoś ma jakiś cięższy problem, tak, natury takiej fizycznej, jakiejś choroby, na przykład układu pokarmowego czy coś, to w pierwszej kolejności idzie do lekarza medycyny konwencjonalnej, potem na przykład zapraszam do mnie, no bo jednak z drugą osobą łatwiej się pracuje. Druga osoba zauważy u nas to, czego my nie jesteśmy w stanie zauważyć i może zobaczyć połączenie tam, gdzie, wiesz, gdzie nam ono umyka. My widzimy, ktoś z zewnątrz zobaczy, wiesz, szerszy obraz. No tak, to można to robić samemu. Słuchaj, wszystko można robić samemu, tylko że prawdopodobnie będzie to droga dłuższa, trochę cięższa, ale czemu nie? Jest wielu ludzi, którzy są w stanie sami sobie poradzić z własnymi problemami, je rozwiązać i żyć szczęśliwie. Ale jeżeli mamy taką możliwość, żeby skorzystać, wiesz, z czyjejś pomocy, no to warto z niej skorzystać. Jeszcze kolejna sprawa, że ważna jest też terapia. Ja zawsze będę to powtarzać, że dla mnie terapia taka u psychologa, psychoterapeuty jest bardzo ważna. Bo oni też mają swoje narzędzia do pracy z tymi problemami i zawsze zalecam ludziom, którzy do mnie przychodzą, którzy mają jakieś ciężkie doświadczenia, żeby skorzystali z tej pomocy zewnętrznej, bo to wiesz, to już nie jest żaden wstyd, nie tak jak kiedyś, że było to stygmatyzowane, tylko otwarcie można, wiesz, pójść na konsultację, pójść na terapię, zobaczyć, czy to jest dla mnie, popróbować, są różne metody, także ja też zawsze za tym jestem. I terapię energetyczną traktować jako takie uzupełnienie. No, holistyczne jednak bardziej w ten podejście. Sposób. Tak. A jeżeli chcemy sami pracować, jeżeli na przykład mogę podać takie ćwiczenia, najprostsze, czyli czujesz się źle, wstajesz i masz po prostu wszystkiego dosyć, to najlepsze, co możesz zrobić, to po prostu iść się pouziemiać. Czyli idziesz do lasu, czy nawet po prostu przed blok, czy nie wiem, gdzieś, gdzie masz krawędź zieleni. Ściągasz buty, ściągasz skarpety, stajesz na ziemi, oddychasz głęboko. W zimie też? Po prostu jak... oczywiście, ja się uziemiam w ziemię i zawsze pokazuję na storkach, jak biegam po śniegu. Albo stoję na śniegu. Także wszystko dozwolone. A jak się niekoniecznie lubi takich odczucia zimna, to przez buty to jakoś działa, przynajmniej wyjście nie, do lasu? Nie. Znaczy wyjście do lasu też zadziała. Znaczy wiesz, możesz iść poprzytulać drzewa, tak? Czy tam po prostu pójść podotykać drzewa, pooddychać, poszuć tę energię z natury, ale zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie to uziemianie. Możesz to zrobić też na plaży. Wiesz, to może być też w przyjemniejszych warunkach. Chodzi o to, żeby mieć kontakt z naturą przez stopy, dlatego że w stopach są takie czakry, które odpowiadają za uziemienie, za nasz kontakt z naturą i takie zjednoczenie z matką naturą w ogóle. Tak jak przez czakrę korony może ci wpłynąć do ciebie energia ze źródła, tak przez stopy wpływa do ciebie ta energia matki ziemi, która jest też bardzo mocno odżywcza,
odżywia twój korzeń i w ogóle wpływa też oczyszczająco. I mało tego, jak stoisz sobie na przykład na takiej ziemi, czy tam w lesie, czy gdzieś na trawie z dwoma stopami, to oddychasz i wyobrażasz sobie, jak z każdym wydechem wydychasz po prostu tą negatywną energię wprost do ziemi. I tu się nie ma co stresować, bo matka ziemia na tym nie ucierpi, bo ma super zdolności neutralizujące tą energię. Bo energii nie da się usunąć, można ją zneutralizować, przekształcić, przetransformować. Nie da się usunąć energii ani w naszym świecie subtelnym, ani fizycznym. I czy w takich No, sytuacjach takie proste może się ćwiczenie. I czy to w takich sytuacjach na przykład może się zdarzyć, że nie wiem, teoretycznie mam niby dobry nastrój, nie jest źle, ale nagle idę do lasu i ściągam buty, chodzę po ziemi i zaczynam płakać znikąd. O, no może być, ale tak, jeżeli coś uwolnisz, jasne. Jasne, i jeżeli chcecie się płakać, to płacz. Zawsze tak mówię. Nie ma czegoś takiego, że powstrzymujesz łzy. Jeżeli czujesz, że chcecie się płakać, niezależnie od sytuacji, to płaczesz. To jest świetny sposób na oczyszczenie z emocji. Taniec, o, taniec jest też super formą taką terapeutyczną. Taniec intuicyjny. W ogóle wiesz, większość z nas ma takie przeczucie, co zrobić, żeby poczuć się lepiej. Czyli wiesz, Czyli po włączasz sobie prostu ulubioną słuchać muzykę. siebie. Tak, słuchać siebie, pozwolić własnej intuicji na prowadzenie. Bo my wiemy, co mamy robić. No, każdy z nas ma ten ster w środku. A Tylko my jeżeli na decydujemy, czy przykład, chcemy za tym iść. wiesz, mam gorszy nastrój i mam taką tendencję do słuchania depresyjnej muzyki. Słyszałam, że to podobno nie powinno się tak robić, że wiesz, jesteś w złym nastroju i jeszcze słuchasz takich totalnie smutnych kawałków, więc pogłębiasz to, jeszcze potem włączysz sobie jakiś totalnie straszny film, jakiś dramat pod tym względem, więc siedzisz i cały dzień płaczesz. Czy to jest pod względem takim na przykład, bo teraz mi tak przyszło, czy to jest po prostu potrzebne do tego, żebyś się wypłakała, oczyściła, wysmuciła i przeżyła, tak jak powiedziałaś, tą emocje nie zatrzymała, czy lepiej właśnie tego nie robić, żeby się jeszcze bardziej nie dołować? To zależy. Zależy. Jeżeli Zależy jeżeli pewnie, ile siedzisz to każdego trwa. dnia, a zależy, ile to trwa, to dokładnie. Druga sprawa jest taka, że wiesz, dopuścić daną emocję, a w niej się zatracić, to są też dwie różne rzeczy. Chodzi o to, że jeżeli czujesz tą emocję, nie mów sobie nic w głowie. Czyli nie dopowiadaj sobie scenariusz, albo on mi tak zrobi, albo coś tam. Wyciesz się, pozwól temu wypłynąć, pozwól sobie na odczuwanie, czujesz ją. Jeżeli nic nie będziesz sobie w głowie dopowiadać, nie będziesz się nakręcać, tak się mówi, jeżeli nie będziesz tworzyć kolejnych scenariuszy, a co by mogło, a co by nie mogło być, albo coś tam. Jeżeli pozwolisz temu wypłynąć, to zaraz minie. To trwa kilka sekund i jest wiesz, po wszystkim. Jeżeli przypłynie kolejna, znowu to samo. Nie dopowiadasz, akceptujesz i puszczasz wolno. I tyle. Jeżeli na przykład pogrążysz się w danej emocji, czyli na przykład, bo to też są różne sytuacje, jeżeli jesteś po rozstaniu i jesteś w żałobie po rozstaniu, no bo to jest też żałoba, bo to jest, kończy się pewien etap i wiesz, człowiek czuje się osamotniony. A jeżeli do tego na przykład nie czuje się kompletny sam ze sobą i potrzebuje tej drugiej osoby, czyli jest takiej, wiesz, relacji zależnej, no to tym bardziej będzie to przeżywać. I też nie ma co oczekiwać od takiej osoby, że ona wstanie na drugi dzień i będzie cała w skowronkach. Trzeba pozwolić sobie przetrawić te emocje. Dlatego mówię, że to zależy, bo w zależności od sytuacji, tak? Też nie jestem za tym, żeby cały dzień siedzieć i się, wiesz, dołować jeszcze dodatkowo jakimiś na przykład filmami czy książkami i tak dalej, ale jeżeli czujesz, że to ci w jakiś sposób pomoże poradzić sobie z tym bólem, który masz w sobie, no to kto ci zabroni to zrobić? No nic. No Tylko trzeba rozumiem. wiedzieć, kiedy, wiesz, postawić tą granicę, powiedzieć, ok, wystarczy. Biorę się w garść, nie? Mogłybyśmy tak rozmawiać bez końca. Mam wrażenie, że naprawdę dużo, dużo informacji, dużo wartości, dużo tematów, które mogłybyśmy poruszyć. Ja mam taki kolejny zwyczaj, pytanie o ćwiczenie na koniec, które może już realnie wpłynąć na nasze życie albo samopoczucie. No, podałaś ich kilka, ale być może masz jeszcze jakieś jedno w zanadrzu, które możemy tutaj naszym słuchaczom polecić. O! A propos właśnie smuteczków, co zrobić z tymi smuteczkami, jak najlepiej Wylać na na to zewnątrz. zadziałać. Wylać na papier. To jest najprostsze, co można zrobić, czyli dziennik. Wstajesz rano, piszesz od razu po wstaniu, nawet nie musisz wstawać z łóżka, piszesz od razu, co ci przychodzi na myśl. Albo czujesz się źle, czujesz skumulowane emocje, musisz to z siebie wyrzucić, czujesz dosłownie gulę w gardle, bo to znaczy, że też się blokuje to gardło, tak? Czyli gardło jest odpowiedzialne za naszą ekspresję, nie tylko taką twórczą, ale też taką werbalną, czyli mówienie o emocjach, o uczuciach i tak dalej.
bierzesz kartkę i piszesz, co ci w duszy gra. Nie patrzysz na to, czy ja tak mogę, czy tak powinnam, a jak to napisać. Nie, tak jak myślisz, tak piszesz. Jeżeli chcesz przeklinać, no to jedziesz, nie? Nikt tego nie czyta. Nikt tego nie czyta. Jeżeli się boisz, że ktoś to przeczyta, bo ja to mam takie czasami, że się boję, że ktoś to wiesz, znać coś. Bierzesz, podpalasz, czy wiesz, w jakiś bezpieczny sposób neutralizujesz i tyle. Utylizujesz, przepraszam. I tyle. To jest najprostszy sposób, naprawdę, na władowanie. Drugi sposób, wysiłek fizyczny. Ja wiem, że może nie chodzi o to, żeby wybiegać depresję, bo uważam, że to bardzo niefortunne stwierdzenie, ale faktycznie wysiłek fizyczny podniesie nam te, wiesz, te endorfiny, da nam takiego kopa do działania i też, wiesz, przypominam o takiej sile, czyli zrobiłam coś, wiesz, zaplanowałam sobie coś, obiecałam sobie coś, że coś zrobię, zaplanowałam ten trening, poszłam na ten trening, wykonałam go, na przykład nawet w połowie, ale zrobiłam to. I co to znaczy? Czujesz się lepiej, bo wiesz, to co zaplanowałaś, to zrobiłaś, obiecałaś sobie coś, możesz sobie zaufać. Zaczynasz bardziej wierzyć w siebie i w swoje możliwości. Masz znowu to poczucie sprawczości, bo coś zaplanowałaś i to zrobiłaś. I zakończyło się to jakimś tam sukcesem małym. Kolejna sprawa, jeżeli na przykład, no to już takie bardziej widzisz, ja tu wchodzę na te sfery bardziej psychologiczne niż energetyczne i czary mary. Ale, ale no to są naprawdę bardzo dobre metody. Tak, to tworzy jakąś całość tych metod połączenia, tak. Bo wiesz, jedno od drugiego nie jest oddzielone. Oczywiście. To jeszcze takim sposobem już bardziej energetycznym i takim już dla takim bardziej odjechanym. Na przykład jak możesz sprawdzić stan swoich czakr, no bo możesz sobie sama sprawdzić. O, to siedzisz. Ciekawe. Tak, na przykład możesz sobie włączyć jakąś krótką medytację lub po prostu się wyciszyć, oddychać głęboko przeponą. Bo najlepiej brzuch, przepona i klatka piersiowa, to jest takie oddychanie pierwotne. To oddychasz głęboko i po prostu wizualizujesz sobie, łączysz się z sobą. Czyli tak naprawdę jesteś w ciszy, jesteś sama ze sobą i myślisz sobie, okej, moja czakra korzenia, widzę ją. Widzę ją, że jest tak, że się kręci, że jest czerwona, że ma jakiś mniej intensywny lub bardziej intensywny kolor. Wiesz, kręci się szybciej lub wolniej. Są w niej jakieś zabrudzenia, czy nie. Po prostu chodzi o to, żeby zadziałać tak obrazowo. I na podstawie tego widzisz ją i zadajesz sobie pytanie, czy moja czakra korzenia działa sprawnie, czy nie, czy są w niej jakieś blokady. I zazwyczaj uzyskasz jakąś odpowiedź, poczujesz ją intuicyjnie, będziesz wiedziała. Jeżeli nie jesteś pewna, to zawsze tak na wszelki wypadek możesz sobie siąść, zwizualizować sobie taką kulę ciepłej energii w sercu. Takiej kulę, takiej, wiesz, mega ciepłej energii, jasnej, błyszczącej, pełnej światła. I wyobraź sobie, że tą kulę przesyłasz do tej czakry konkretnej, czyli na przykład do czakry korzenia, która jest u podstawy kręgosłupa, tam między odbytem a genitaliami. Wyobrażasz sobie, że idzie ta kula ciepłego światła spływać tam aż na sam dół i odżywia czakrę korzenia. I ona zaczyna, wiesz, kręcić się coraz mocniej, zaczyna świecić takim żywym kolorem, żywą czerwienią. I po prostu jest odżywiona, tak? I wtedy zazwyczaj po kilku wdechach poczujesz się lepiej i faktycznie poczujesz, no, że energetycznie po prostu zaczynasz trochę lepiej funkcjonować. To są takie sposoby bardziej doraźne, bo jeżeli masz jakiś większy problem, no to tak jak mówię, to już praca nad sobą, praca z jakimś terapeutą. Ale takie doraźne sposoby też są dobre. Okej, okay. Super. Dziękuję Ci, Ada, za to wszystko, co tutaj nam opowiedziałaś. Ja też bardzo dziękuję. Pokazałaś. Mam nadzieję, że nie skomplikowałam za bardzo. Nie, no nie są to łatwe tematy. Myślę, że dużo tutaj dostaliśmy odpowiedzi też i jakichś ciekawych wskazówek i też dodatkowo ćwiczeń, które na pewno tak. Możemy w prosty sposób wykonać samodzielnie. Także jeszcze raz dziękuję Ci bardzo. Być może jeszcze do usłyszenia w jakimś kolejnym podcaście. Oczywiście, no. Polecam się. Do usłyszenia. Hej, hej. Aha, i jeszcze na koniec chciałabym tylko zaprosić, jeżeli ktoś jest chętny, to zapraszam do mnie na profil. Tam też często wrzucam jakieś ćwiczenia, czy ćwiczenia mentalne, czy ćwiczenia takie typowo energetyczne na pobudzenie danej czakry, czy w ogóle na pracę z energią. Także zapraszam Jasne. Serdecznie. Terapia energetyczna, dziękuję. Jak najbardziej tutaj Twój profil będzie dostępny, także kto będzie miał ochotę, tutaj jak najbardziej od razu do Ciebie trafi. No i co? W takim razie do usłyszenia w kolejnym. Dziękuję podcastu. I do usłyszenia. Cześć. Cześć.